Lekarz weterynarii Krzysztof Czarnecki będzie moim gościem w magazynie Pod Lupą, a porozmawiamy między innymi o mięsie z chorego bydła, które trafia do sklepów w całej Polsce. Zapraszam na rozmowę. Panie doktorze, czy pan je mięso, wołowinę? Czy pan je wołowinę? Jem. Jem wołowinę. Nie jestem pasjonatem, ale jem. Nie boi się pan? Nie boję się. Chociaż powiem szczerze, że sytuacja, która ostatnio się pojawiła na naszym rynku, jest bardzo nieciekawa. Z kilku względów. Przede wszystkim jest trudna ze względów etycznych dla mnie jako lekarza weterynarii, czyli zaangażowanego bezpośrednio praktycznie w tą całą sytuację. A druga sprawa konsumenta właśnie tych produktów. Ja tylko przypomnę drobniutko, na czym polega cała sytuacja. Kwestia jest taka, że do uboju dopuszczane są zwierzęta, które nie powinny być dopuszczone. Z różnych względów. Czasem zwierzę rzeczywiście złamie nogę, cierpi na chorobę, która uniemożliwia mu poruszanie się, a że bydło to jest ciężkie zwierzę, około 600-700 do 1000 kg, bardzo szybko następują zmiany w jego organach, w narządzie ruchu, także to są jakieś odleżyny, zwyrodnienia i praktycznie rzecz biorąc, później to zwierzę nie nadaje się już do produkcji, do życia i dopuszcza się ubój takiego zwierzęcia leżącego, ale jest to obwarowane szczególnymi przepisami. Dlaczego się taka sytuacja wytworzyła, że powstały mafie i jakieś tam przedsiębiorstwa zajmujące się tylko i wyłącznie obrotem takimi chorymi zwierzętami, czy też padłymi? To jest łańcuch złych ludzi. Od samego początku do końca, chociaż nadzór weterynaryjny od kilku lat sygnalizował możliwość takiego pojawienia się takiego procederu, ponieważ kilka lat temu, około 10 lat temu, jeden z ministrów, nie będę się już znęcał ani nad nim, ani nad ugrupowaniem politycznym, z jakiego jest, wycofał tak zwane świadectwo weterynaryjne przedubojowe. Polegało to na tym, że lekarz przyjeżdżał do gospodarstwa, badał dane zwierzę, sprawdzał, czy nie było leczone, a jeżeli tak, to czy okres karencji leków już minął, czy zwierzęta są badane w monitoringu chorób tego typu jak gruźlica, bruceloza i białaczka, ponieważ każde gospodarstwo musi taki certyfikat mieć. Sprawdzał, czy nie jest to jakiś okręg zapowietrzony, czy nie ma tam lokalnie jakichś chorób. Badał takie zwierzę na cielność, jeżeli to była samica, no i wystawiał takie świadectwo. Świadectwo nie było drogie, no ale wiązało się z badaniem, z dojazdem. No i ten minister zlikwidował to świadectwo. Zlikwidował to świadectwo, chociaż ja mówię, ja nie chcę tutaj jakichś politycznych wniosków wyciągać, bo przy każdym ministrze, przy każdym rządzie jest jakiś rzeźnik, poseł czy nie poseł, który wykrzykuje gdzieś tam wieczorami hasła typu głową muru nie przebijesz, a kiełbasą zawsze. I to jest właśnie to lobby producentów, lobby przetwórców. To są silni przedsiębiorcy, to są bardzo duże pieniądze i naszym zdaniem, właściwie no nie zdaniem, to jest oficjalnie powiedziane, że minister pod wpływem lobby producentów zlikwidował to świadectwo. Została oczywiście ostatnia bariera medyczna, czyli lekarz w rzeźni, który zajmuje się badaniem zwierzęcia, które jest przywożone do zakładu, no ale on musi sprawdzić i transport, i warunki zwierzęcia, i rozładunek, i magazynowanie, ponieważ takie zwierzę powinno przynajmniej parę godzin odpocząć po transporcie, a najlepiej, żeby to było przynajmniej 24 godziny. Zajmuje się też nadzorem nad ubojem. Całkowicie rozbudowany system ustaw ochrony zwierząt. No i jeszcze pozostaje najważniejsza rzecz, ocena mięsa. Ale nawet najlepszy lekarz, najbardziej doświadczony, nie jest w stanie określić, czy to zwierzę było leczone, czy jest zdrowe, a jeżeli nie wstaje, to dlaczego, chociaż może się domyślać. Kuriozum jest takie, że to badanie przedubojowe zostało zastąpione tak zwanym nadzorem producenckim. Polega to na tym, że to właściciel zwierzęcia, czyli rolnik, określa, czy zwierzę jest zdrowe i czy nadaje się do uboju. Nie podlega to żadnej kontroli żadnych instytucji. A więc zwierzę jest pakowane i wywożone do rzeźni.
Oczywiście lekarz, który jest na miejscu, powinien taką sytuację zbadać i mieć pod kontrolą. W tym wypadku, który widzieliśmy w tym w telewizyjnym reportażu, no lekarz nie stanął na wysokości zadania. Przykro mi to powiedzieć, to jest mój kolega, chociaż nie chciałbym mieć takiego kolegi, ponieważ on sprzeniewierzył się podstawowym zasadom, zasadom ochrony życia ludzi i ochrony życia zwierząt, a poza tym także tak zwanego dobrostanu zwierząt, czyli skoro już decydujemy się na to, żeby te zwierzęta, które hodujemy, zostały w końcu ich życia zabite i zjedzone, no bo taka jest procedura produkcji akurat białka zwierzęcego, to my jesteśmy, my jako lekarze weterynarii jesteśmy tym ogniwem, który chroni zwierzęta przed właśnie znieczulicą, przed uprzemysłowieniem tego całego problemu, bo jak zwróciłem uwagę, wczoraj były wypowiedzi panów producentów mięsa. Oni nie są hodowcami, oni nie mają zwierząt. Oni produkują wołowinę czy wieprzowinę i my jesteśmy ostatnim, oprócz pozarządowych jakichś tam organizacji ochrony zwierząt, lekarz weterynarii jest ostatnim ogniwem, który chroni to zwierzę przed znęcaniem się nad nim, przed niehumanitarnym traktowaniem. Ale też jest ogniwem, które przybija pieczątkę, tak albo nie. Oczywiście. Zdatne do spożycia oczywiście. Albo nie. Do utylizacji, do sklepu. I tu są wielkie presje właśnie tych właścicieli ubojni, bo tusza zwierzęcia, jak tam było powiedziane, no to jest 600-700 kilo zwierzę. Nawet licząc tą cenę najniższą, 6 zł za kilogram, to jest 3-4 tysiące za zwierzę i taką kwotę, jeżeli ja widzę na haku, że się to nie nadaje do spożycia i kieruję to do utylizacji, to właściciel jest stratny 4 tysiące. Co najmniej, bo już nie chcę powiedzieć, ile to wejdzie w kiełbasy. I tutaj dochodzimy do stopnia ryzyka. W skrajnym przypadku, jeżeli jest to chore zwierzę na chorobę zakaźną, leczone jakimiś lekami, które są szkodliwe dla człowieka, to jeżeli taka ilość mięsa zostanie przerobiona, no to może ogarnąć kilkaset albo nawet kilka tysięcy gospodarstw domowych. Także ryzyko nie jest małe, mimo że tylko jedna krowa, czy dwie, czy jeden zakład w Polsce. Natomiast powiem szczerze, że tutaj akurat musiał się zbieg okoliczności, że zdarzyło się, że spotkało się kilku czy kilkunastu ludzi złej woli. Bo to i hodowca tego zwierzęcia, który wie, że zwierzę jest no właśnie, chore, jaka jest, leży. Jaka jest ścieżka? Jest hodowca, tak. Sprzedaje. I on ma chore zwierzę. Chore zwierzę. Przyjeżdża lekarz i leczy raz, drugi, trzeci. To są koszty wysokie, bo to jest kilkaset złotych każda wizyta. Jeżeli leczenie nie przynosi skutku, wtedy albo trzeba zwierzę uśpić i wtedy hodowca ponosi koszty samej sztuki, samego zwierzęcia plus utylizacja około 1000 zł, bo musi za tą utylizację zapłacić. No albo sprzeda handlarzowi za 1000 zł, czy nawet za 500 i to już jest, straty są zmniejszone. To jest, drugi to jest ten handlarz, który zdaje sobie sprawę, że zwierzę jest chore, cierpiące i praktycznie zero humanitaryzmu jest w tym, co on robi, bo ani wciąganie, umieszczanie tych zwierząt na tych samochodach, na tych rampach nie jest objęte, znaczy jest wbrew wszelkim możliwym przepisom, jakie są w naszym kraju. Jeżeli sam transport, bo to też nie jest tak, że on jedzie cieplutkim samochodem po jedną krówkę i zawozi ją do rzeźni. Oni robią objazdówki po kilkaset kilometrów, te zwierzęta kilkanaście godzin na mrozie leżą w tym samochodzie. W końcu są wywlekane z tego auta i tu już jest właściciel zakładu ubojowego, ubojni. On też się godzi na to, żeby w taki, ani inny sposób to zwierzę wywlec, wytransportować i po prostu ubić znowu w niehumanitarnych i urągających wszelkim przepisom i warunkom sytuacji. No i w końcu jest ten lekarz, którego w trakcie tam nie było w tym reportażu, ale
on, jego pieczątki były na końcu, czyli on musiał wiedzieć o tym wszystkim. No właśnie, nawet jeżeli nie patrzył na to, jeżeli nie brał w tym udziału, to w końcu tam dokumentacja musiała się zgadzać. Nawet jeżeli cichcem gdzieś tam zostały wepchnięte te sztuki do chłodni, to no musi zdać gdzieś kilogramów, ilość sztuk, te pieczątki były przybijane. Wprawdzie nie on przybijał, ale przybijali. No właśnie, pracownicy przybijali, a z kolei powiatowy lekarz weterynarii mówi, że zakład był pod nadzorem weterynaryjnym. Czyli lekarz wiedział, że pracownicy przybijają pieczątki? A przynajmniej miał podejrzenie i nic nie zrobił w tych warunkach. Sytuacja się wyjaśni. Będzie śledztwo, będą wyroki prokuratorskie. Lekarz powiatowy już nie jest lekarzem powiatowym akurat w tej... Zakład już jest zamknięty. Praktycznie jest wycofany z listy zakładów ubojowych, stracił licencję. Miejmy nadzieję, że takich procederów jest mało. Chociaż no po liczbie ogłoszeń nie jest to wcale taki pojedynczy przypadek. Powiedział minister rolnictwa, że to jest pojedynczy przypadek. Z kolei autor reportażu mówi, że to jest, że sprawa dotyczy całej Polski. Tak, bo widzieliśmy tam strony internetowe, gdzie tych chętnych na zakup zwierząt chorych, tak zwanych leżaków, tych leżących, nie wstających, jest mnóstwo. No to pojęcie leżak jest takie właśnie... różne. Takie właśnie bezpieczne. Bo to jeżeli krowa ma złamaną nogę, no to wtedy cała tusza, wszystkie mięśnie są zdatne do spożycia. Natomiast jeżeli to zwierzę leży 2, 3, 4 tygodnie, tak jak mówię, to jest ciężkie zwierzę. Robią się odleżyny, martwice, ropnie i nie tylko na skórze i w mięśniach, które bezpośrednio są uciskane, ale też i w narządach wewnętrznych. Także tutaj pojemne bardzo pojęcie leżak i właśnie dlatego oni je wykorzystują, ponieważ pod płaszczykiem tego zwierzęcia dopuszczonego do uboju niestety obrót następuje zwierzętami, które praktycznie rzecz biorąc absolutnie się nie nadają do uboju. Już nie mówię o zwierzętach padłych, bo tam słyszałem, że i padlinę wkręcali do obrotu. No o tyle padlina jest niezdatna do spożycia, bo że pan po prostu cała krew zostaje wewnątrz zwierzęcia i wewnątrz mięśni. Już nie chcę w techniczne szczegóły wchodzić, ale już nie mówię o zakaźnych aspektach i o antybiotykach i lekach, bo takie zwierzęta najczęściej były leczone. One były raz, drugi, albo były nieskutecznie leczone, albo koszty były takie wysokie, że właściciel rezygnował. I to po prostu najprostszym rozwiązaniem dla nich było się pozbycie takiego zwierzęcia. Co mogę powiedzieć tutaj? Niemożliwe jest to na pewno w wielkich ubojniach, gdzie jest zatrudnionych kilkunastu lekarzy i gdzie jest trzyzmianowa ubojnia. To są to wielkie, gigantyczne zakłady mięsne, które albo na własny użytek, albo też i na użytek innych mniejszych zakładów przetwórczych takiego uboju dokonują. Tylko, że no znowu też trudno powiedzieć, czy te małe zakładziki, które produkują regionalną kiełbasę, kupują w tych dużych ubojniach, czy też pokątnie mięsa. Trudno powiedzieć. Myślę, że takich lekarzy, jak tutaj widzieć na przykład, którzy sprzeniewierzają się własnemu powołaniu, bo to powiem szczerze, że jak byłem członkiem Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a byłem członkiem przez 12 lat, to przez te 12 lat walczyliśmy z różnymi ministrami, żeby wzmocnić służbę, inspekcję weterynaryjną, żeby zwiększyć pensje, które są jedne z niższych, bo to są rzędy 2300 zł dla inspektora i to nienormowany czas pracy, jak widzieliśmy tą panią inspektor wystraszoną o 3 nad ranem, musiała przyjechać, nie miała na pewno zapłaconych nadgodzin. Dlatego mówię, od kilkunastu lat walczymy, żeby wzmocnić tą służbę, żeby restrykcje były silniejsze, żeby inspektor powiatowy czy wojewódzki mógł nakładać większe restrykcje i to od razu, żeby służba była więcej etatów, żeby można było monitorować nie tylko to, też są inne, nieraz była i konina wkręcana do kiełbas z wołowiną i tak, ponieważ w niektórych wypadkach ta konina była tańsza i też nie ma możliwości, żeby każdy zakład sprawdzać od początku do końca. No jest szansa, że teraz będzie sprawdzany, bo zapowiedzieli swoją wizytę. Już będzie monitoring ma Unii Europejskiej i jest szansa, że będziemy mieli jedno z najbezpieczniejszych mięs w Europie, skoro mamy wszystkie dobrą instytucje nas przebadają. O weterynarii, o inspekcji weterynaryjnej, która od kilku lat leży w Sejmie, nie jest
nie ma odwagi żaden minister jej przepchnąć ze względu właśnie na te różne naciski z różnych stron, bo no już słyszeliśmy głosy, że to jest polityczny atak na producentów wołowiny, żeby wyeliminować z rynku europejskiego czy też światowego. No fakt, jesteśmy potęgą w produkcji wołowiny, ale to rodzi pokusę, żeby ten zysk zwiększyć, zmaksymalizować i obejść wszystkie możliwe przepisy. Dlatego no, ten kij zawsze ma dwa końce. Na pewno trzeba będzie wzmóc kontrolę. Mówię, w tych zakładach, gdzie jest trójzmianowość, nie ma mowy, żeby, bo to musieliby wszyscy lekarze być. Już nie mówię o lekarzach, ale też i ludzie, którzy rozładowują, magazynują, ubijają, wszyscy musieli być wprowadzeni i wtajemniczeni w ten proceder. Niemożliwy do utrzymania byłby taki proceder. Natomiast w takich małych zakładzikach rzeczywiście nocą, cichcem, gdzie nikt nie widzi, lekarz śpi w domu, udaje, że nie wie, co się dzieje, rano przyjdzie, pieczątki poobijane, udaje, że się nic nie stało, ale to nie chodzi o to, żeby się udało. Tak, bo na końcu zawsze jesteśmy my, konsumenci, którzy kupujemy... A po drodze jeszcze to biedne zwierzę jest, które niestety traktowane jest w koszmarny sposób, a nam serwowane jest później mięso, już nie mówię gorszej jakości, pozagatunkowe, absolutnie niezdatne do spożycia, a bardzo często zagrażające zdrowiu i życiu. I to powinna być dla tych wszystkich ludzi jakaś bariera, że to nie chodzi tylko, żeby zarobić, ale można zrobić krzywdę wielu ludziom. Niewinne. I to, że się udało, to wcale nie znaczy, że tego ryzyka nie ma. Jeżeli nie mieliśmy wielkiej jakiejś epidemii czy wielkich ilości zatruć, to tylko dlatego, że się udało. Mm-hmm. Że się udało. Nie dlatego, że to jest bezpieczne. Mm-hmm. To co w takim razie mieszkaniec Bogatyni, zwykły Kowalski, który chce zjeść mięso, kupić takie mięso, co powinien zrobić? Na co zwrócić uwagę? Gdzie kupić to mięso? Ja myślę, czy kupić lepiej w zwykłym mięsnym na wagę, czy kupić zapakowane szczelnie, hermetycznie w markecie? Czy zwracać uwagę na to, skąd to mięso pochodzi? Teraz można na zasadzie, jeżeli jest to pakowane, paczkowane, można określić, jaki zakład, kiedy, nawet można dojść do tego, jaka to sztuka, jaki jest producent tego. Także myślę, że są to produkty wielkich zakładów, nie ma takiego ryzyka w ogóle. No nie chciałbym teraz powiedzieć, że producenci małych zakładów są jak coś szczególnie podejrzani, bo to też są na pewno zapewne uczciwi ludzie i na pewno są tam uczciwi lekarze. Cóż mogę doradzić? Po pierwsze, musimy poczekać na działanie służb. Na pewno będzie wzmożone, na pewno zostaną wykryte wszystkie możliwe kanały, którymi to mięso dostało się do konsumenta. Musimy śledzić komunikaty, jeżeli będzie komunikat, że na danym terenie jest podejrzenie, no to trzeba się poddać tym rygorom, czyli albo zwrócić takie mięso, albo poddać się leczeniu czy badaniu. Nie podejrzewam, żeby aż tego typu konsekwencje zaszły. Myślę, że zostało nam tylko przeczekać. Ewentualnie wołowinę, jeżeli już bierzemy, poddawać obróbce w wysokiej temperaturze, to zawsze możemy się pozbyć drobnoustrojów i tego typu zagrożenia, chociaż jeżeli to tam są jakieś substancje chemiczne, no miejmy nadzieję, że zostaną tak rozdrobnione i tak rozcieńczone, że nie będzie konsekwencji u konsumentów, ponieważ nie mieliśmy takich sygnałów, żeby były jakieś schorzenia czy zatrucia spowodowane tym mięsem, chociaż nie znaczy to wcale, że one nie będą. Myślę, że w ciągu tygodnia, dwóch najwyżej wyjaśni się sytuacja całkowicie. Jeżeli nawet jest takie mięso gdzieś na rynku, ono zostanie natychmiast usunięte, bo z tego co wiemy, to już we wszystkich krajach europejskich i w Danii, i w Holandii już to mięso jest namierzone, już jest wykryte. No właśnie, ale to też jest ciekawa sytuacja, bo cały czas mówimy o niby małym zakładzie, a okazuje się, że to mięso trafiało do 10 krajów Europy. Więc to nie mógł być jakiś malutki, przydomowy zakład. Nie, na pewno nie. No ja wiem, jak to tutaj widziałem kontakt ze Słowacją, jak to wygląda. To były małe zakłady, no zależy kto co mówi małe zakłady. Duży zakład to jest taki, który ma zdolność ubój kilka tysięcy sztuk dziennie. To jest duży zakład. Jeżeli tam jest ubój kilkaset sztuk, no to zaliczamy, że to już jest średni, a to już jest duże zagrożenie.
To były dwie firmy zaprzyjaźnione, o czym mówiłem wcześniej, jedna w Słowacji, druga w Polsce i one sobie po prostu, ten Słowak kupował mięso w Polsce, a że było tanie, to interes wszedł pełną parą. Jemu też nie przeszkadzało, że jest dziwnie tanie mięso, chociaż wszyscy sprzedają 2-3 razy drożej, a on kupuje 2-3 razy taniej. Nie pytał dlaczego. Wina też i po jego stronie leży tutaj. Mówię. Tutaj jest łańcuch ludzi tej złej woli, coraz dłuższy się robi, a w końcu my jesteśmy ofiarą tego procederu. Czy na naszym terenie tutaj gmina Bogatynia, powiat zgorzelecki i okoliczne powiaty mamy ubojnie? W ogóle nie mamy ubojni, oprócz ubojni drobiu, z tego co wiem. Także tutaj na naszym terenie tego procederu na pewno nie ma. Nie ma, bo nie ma. Natomiast z tego co wiem, to te zakłady mięsne, które mamy na swoim terenie, no, kupują gotowe półprodukty w dużych zakładach. Ryzyko, że najczęściej to mięso nie dające się do spożycia, ono jest gołym okiem widoczne. No, dla lekarza nie ma możliwości, żeby nie odróżnić mięsa takiego leżaka od zwykłego, zdrowego zwierzęcia. Dlatego ono najczęściej jest szybko rozbierane na małe kawałki i jak znam życie, to jest mielone w wędliny, rozcieńczane po prostu mięsem zdrowym, żeby się tego jak najszybciej pozbyć. Zresztą z tego przyczyny, że ono ma trwałość bardzo krótką, także ono bardzo szybko ulega zepsuciu, także raczej mięso samo z siebie, to ja bym się tutaj nie bał. Natomiast wędlin wołowych u nas jako takich mielonych też jest niewiele. Chociaż do kiełbas się dodaje do wieprzowiny. Nie potrafię tutaj na 100% dać jakiejkolwiek gwarancji, bo zawsze mi się wydawało, że ja i moi koledzy, może nie to, że jesteśmy nieprzekupni, bo to nie ma takich ludzi, ale przynajmniej mamy na tyle przyzwoitości w sobie, że nie będziemy ryzykować życia, zdrowia ludzi. No i okazało się, że nie do końca i jestem tym bardzo rozgoryczony, jest mi z tym źle. Nawet nie miałem czasu przedyskutować to z innymi kolegami, bo to szybko się dzieje. Czy zwykły Kowalski, idąc do sklepu mięsnego i biorąc taki, nie wiem, kilogram wołowiny takiej nieprzetworzonej, surowej w rękę, jest w stanie stwierdzić? Pewnie, ona jest różowiutka i ten różowiutka nie, wołowina jest ciemna. Czerwona, bez różnic, nie ma naczyń krwionośnych wypełnionych krwią na przekroju widocznych, to na pewno jest to wołowina ze zdrowego zwierzęcia, bo te fragmenty ze zwierząt chorych są, mówię, gołym okiem widoczne, one są ciemne, one są takie śluzowaty połysk mają i bardzo szybko ulegają zepsuciu, także one po 2-3 dniach już gołym okiem każdy zobaczy, że one są nieświeże. Także jeżeli chodzi o samo mięso, nie podejrzewam, żeby ono było sprzedawane jako mięso. To najczęściej jest do przerobów stosowane. Czyli trzeba być czujnym. Trzeba wierzyć jednak mimo wszystko w system, w służby i tak jak myślę, że w ciągu tygodnia sprawa się absolutnie wyjaśni i wyprostuje. Ale jeszcze jeden temat chciałam poruszyć, który ukazał się zupełnie niedawno. Choroba szalonych krów pojawiła się na naszym terenie w Mirsku, BSE. Właśnie główny lekarz weterynarii podał taką informację. Kolejne niebezpieczeństwo dla miłośników wołowiny. To nie podejrzewam. Tak, BSE, czyli gąbczaste zwyrodnienie mózgu bydła, to jest choroba, która może być wywołana albo genetycznie, albo poprzez spożycie tych związków chemicznych, właściwie biologicznych. Przez zwierzę. Choroba polega na tym, że substancja biała mózgu robi się gąbczasta. Przez to jest zanik funkcji nerwowych i funkcji psychicznych u człowieka. Związane jest to z tym, że zmianę przestrzennej polimeryzacji pewnych białek
nie chcę znowu szczegółów wnikać, ale jeżeli białka, które normalnie w mózgu układają się powiedzmy równolegle i tworzą struktury przestrzenne, to w momencie, kiedy wpadnie tam jedno białko zmutowane, które jest wygięte, ono ma możliwość powyginać wszystkie te białka, które są w całej strukturze. Mhm. I ta struktura, która zmienia swoją przestrzenną budowę z prostej na bardziej skomplikowaną, nie spełnia swojej funkcji. Powstają, dlatego choroba trwa tak długo, ponieważ zaczyna i jest się... niebezpieczna dla człowieka. Jest niebezpieczna. U człowieka nosi nazwę choroby Creutzfeldta-Jakoba. I tak jak mówię, albo powstaje genetycznie, że po prostu jedna z tych cząsteczek w danym, u danego człowieka jest zmutowana, jest krzywa i ona przestrzenie po prostu zmienia przez zmianę powiązań międzyatomowych, zmienia strukturę fizyczną praktycznie rzecz biorąc tego białka, albo poprzez wprowadzenie tego białka z pokarmem, ono jest wbudowane do systemu nerwowego i tam zaczyna swoją. Choroba trwa kilkanaście, kilkadziesiąt lat, dlatego jest trudno powiązać ją z przyczyną. Natomiast myślę, że tutaj, jeżeli powstała się, to jest pojedynczy przypadek genetyczny jakiejś, ale to, że została wykryta, to znaczy, że ciągle system działa. Każda sztuka bydła ubitego prawidłowo w rzezi, nawet te nieszczęsne leżaki, są pobierane próby do badania i one są wszystkie, każda jedna sztuka jest badana. Tutaj nie ma jakichś zbiorowych próbek, nie ma tam wyrywkowych badań. Każda jedna sztuka bydła w każdym wieku jest zbadana i tutaj, i jeżeli została wykryta, to znaczy, że system działa. Mm-hmm. Że cała ta sztuka została na pewno uznana za niezdatną do spożycia bez względu na to, tak, czy... Tak, zutylizowano. Mm-hmm. Nawet jeżeli bierzemy pod uwagę, że są zwierzęta zdrowe, to te części, które mogą zawierać te cząstki niebezpieczne, są utylizowane, a więc cały układ nerwowy bydła, głowa, kręgosłup, są to rzeczy, które są wycinane i uznawane za niezdatne do spożycia, także tutaj ryzyko jest praktycznie żadne zarażenia się od bydła. Mhm. Także jeżeli jest pojedyncza sztuka, to na pewno jest to ta postać genetyczna. No ale miłośnicy mięsa nie mają lekkich czasów dzisiaj. Nie mają lekkich czasów, ale wieprzowina też jest niebezpieczna, bo ma tam włośnicę, ale też badamy każdą jedną sztukę i tutaj z tego co wiem, nie zdarzyła się włośnica w naszym kraju od kilkudziesięciu lat z mięsa zwierząt przebadanych. Jeżeli to są świnie niebadane albo dziki w okolicach, gdzie ta włośnica jest, tam się pojedyncze przypadki zachorowań zdarzają. Natomiast jeżeli są to zwierzęta z zakładów, nie słyszałem, żeby takie ryzyko powstało. No dobrze, no to bez paniki. Jedzmy mięso nie za dużo, raczej przyglądajmy się temu, co jemy. Jeżeli ktoś się bardzo boi, no nie chcę tutaj producentom wołowiny się narażać, ale tydzień czasu drób polecam, jeżeli ktoś już bardzo się obawia. Chociaż tak jak mówię, nie ma ryzyka w tej chwili, sądząc po skali i po ilości, bo to trzeba by całą dużą porcję takiego mięsa spożyć, żeby było ryzyko jakieś. Chociaż oczywiście, jeżeli tam jest substancja jakieś leki, to dla uczulonych ludzi nie ma znaczenia, czy on zje dużo, czy mało, bo dla niego będzie to szkodliwe zawsze, w każdej ilości. Ale myślę, że nie ma powodów do przesady i do obaw. Ostrożność, nawet niedaleko idąca, ale taka na co dzień stosowana. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.